bajkowym mieście. To tylko tutaj wszystko to królewskie. Król szachów, król królowa Puszczy Barwileckiej, największe kije nocy głoki, najmniejsze kije nocy głoki na świecie. Krzysztof Walczak też chyba szpalerem będzie przechodził. I kolejni wszyscy zawodnicy śladem królowej Puszczy Barwileckiej. Chciałam oczywiście jeszcze raz przedstawić burmistrza Europejskiej Stolicy Nordic, Dariusz Zieliński, pasjonat Nordic Walking, wielokrotny uczestnik. Drodzy Państwo, kilka słów dla wszystkich od Królowej Puszczy Barwileckiej. Chciałabym serdecznie powitać wszystkich uczestników zawodów Nordic Walking w tym roku. Jako Królowa Puszczy Barwileckiej chciałabym życzyć Wam dobrej zabawy oraz jak najwspanialszych wyników. Żebyście zabrali ze sobą do domu w dalekie strony cudowne wspomnienia. Mam nadzieję, że uświetni Wam te zawody piękny widok naszej puszczy, przez którą będziecie podążać. Rozpoczęli Filip Płaczek ostro zaczął, już jest na prowadzeniu.
dwóch panów na przodzie, tak jak mówiłem państwu, Marcin Rosak na razie na miejscu drugim, na miejscu pierwszym z numerem drugim pan Tomasz Marczak. Państwo, zaostrzyła nam się rywalizacja. Tomasz Marczak w ataku, atakuje i na ostatnich metrach wyprzedza Marcina Rosaka. Tomasz Marczak na miejscu pierwszym, Marcin Rosak.